Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Jesteśmy tuż po zakończeniu lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach. Kurz bitewny dopiero opada, można powiedzieć. Mamy też świeże komentarze samych zawodników, co sądzą o danym turnieju, także myślę, że to, co za chwilę przytoczę, no dosyć dobrze wpisuje się w poprzednie nagranie, w którym no troszeczkę jednak krytykowałem formułę turnieju oraz wysokość nagród. Mamy tutaj facebookowy profil Grzegorza Gajewskiego, arcymistrza, który zajął trzecie miejsce. No i tutaj Grzegorz Gajewski tak odnosi się troszeczkę do tego zakończenia, do tego zdjęcia. Tu widzimy uśmiechniętego złotego medalistę Kacpra Pioruna, no, w srebro też zadowolony Daniel Sadzikowski. No Grzegorz Gajewski, bardzo posępna mina i czemu, Grzesiu, tak to wszystko wygląda? Otóż tutaj Grzegorz właśnie odnosi się do tego. Skąd więc ta ponura mina na tym zdjęciu, można powiedzieć? Tutaj przechodzimy do drugiej części mojego wpisu. W trakcie i po turnieju mogliśmy już przeczytać opinie kibiców i organizatorów. Pora na przemyślenia z punktu widzenia zawodnika. I to jest oczywiście bardzo ważne, bo no, to zawodnicy grają, a nie kibice, który przeszedł przez wszystkie możliwe etapy. Formuła mistrzostw była wyniszczająca, podkreślę, wyniszczająca. Pobudka o 8 rano, śniadanie, godzina powtórek, wariantów oczywiście, ubranie się zgodnie z regulaminem dress code, czyli marynareczka, no raczej to nie jest taki strój, który tak wyciągniemy z szafy, trzeba go oczywiście przygotować. Wyjazd na salę, 5 godzin gry, obiad w pośpiechu, powrót, przebranie w normalny strój. Przygotowanie na dogrywki, drzemka, pobudka, ubranie się zgodnie z regulaminem dress code, wyjazd na salę, 3 godziny dogrywki, powrót, przebranie się w normalny strój, kolacja 22 i przygotowanie, bo przecież na drugi dzień gramy o 11. I tak wyglądał wiele razy dzień wielu zawodników na tych mistrzostwach, także to nie dotyczyło tylko Grzegorza Gajewskiego. Także no, jeden dzień można jakby to powiedzieć, jakoś tam przeboleć. No, kiedy kilka takich dni się nawarstwia, to oczywiście to zmęczenie jest zdecydowanie większe. Już dawno temu jako zawodnicy zwracaliśmy uwagę na potrzebę dnia wolnego przy systemie pucharowym i wielka szkoda, że Polski Związek Szachowy nas nie posłuchał. Ja w każdym razie przy utrzymaniu takiej formuły, przy takiej puli nagród za rok nie zagram. Za trzecie miejsce otrzymałem nagrody w wysokości 5000 zł, minus podatek, opłaty. Dodam, że koszty zakwaterowania i wyżywienia spoczywały w całości na zawodnikach bądź ich klubach. Warto. Także to dotyczyło formuły oraz wysokości nagród. I tutaj jeszcze PS. Nagroda w postaci weekenda dla dwojga w hotelu Spa dr Irena Rys za najpiękniejszą partię turnieju została przyznana za zwycięstwo w partii Blitza. Co sądzicie? Także tutaj w tą rozmowę też się włączył m.in. Michał Krasenkow. Też raczej ta no, formuła mu się po prostu nie podobała. I tutaj jeszcze komentarz Grzegorza Gajewskiego, który też tam prostował, no czytał z pewnością wszystkie komentarze, bo tutaj no, mnóstwo opinii na ten temat. I Grzegorz pisze, że nie jest przeciwnikiem systemu pucharowego jako takiego. Można się spierać, czy lepsza jest kołówka, czy lepsza jest właśnie puchar. Ale taką rewolucyjną zmianę należało jakoś tam skonsultować, no bo tak jak sam zawodnik powiedział, dogrywka jest wyniszczająca. Tutaj nie będę wchodził w polemikę, czy partia Sadzikowski-Piorun, tablicowa, którą Daniel wygrał, powinna otrzymać nagrodę za najlepszą partię. Moim zdaniem ładniejszą partią była partia z pierwszej rundy, w którym to Tomczak pokonał Gumularza. Także no to jest kwestia gustu, kwestia co komu się podoba. Na pewno tutaj wybór tej partii Sadzikowski-Piorun był z pewnością podyktowany jakimiś tam emocjami, no bo ta wygrana Daniela po prostu dała mu szansę pogrania po prostu jeszcze dłużej. Także moi drodzy, no tak jak widzicie, sami zawodnicy nie są do końca zadowoleni z tego systemu. Myślę, że
Polski Związek Szachowy ma materiał do analizy i wyciągnie z tego wnioski. A teraz zapraszam do zobaczenia najlepszej partii turnieju Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski, którą wybrali właśnie organizatorzy, jury wybrało właśnie tą partię, czyli to jest partia z etapu finałowego, w którym Daniel Sadzikowski musiał pokonać Kacpra Pioruna, żeby doszło do Armagedonu. Zobaczcie. A więc najlepsza partia Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski. Warto tutaj też przytoczyć, że poprzedni blicowy pojedynek Kacper Piorun wygrał, czyli tutaj Daniel Sadzikowski po prostu musiał tą partię wygrać. Dlatego nie dziwi taki wybór debiutu, także wybrał posunięcie E4, przeciwnik odpowiedział E5 i sam po partii powiedział, że gdyby tej pierwszej partii nie przegrał, to raczej by nie zagrał tego, co zagrał, czyli raczej by poszło z pewnością skoczek F3, skoczek C6 i zawodnicy tutaj by toczyli spór teoretyczny w partii hiszpańskiej. Poszedł debiut centralny, także posunięcie D4. Tutaj na razie nie ma mowy o żadnym gambicie, bo po prostu po posunięciu E bije na D4 Daniel Sadzikowski nie gra takiego posunięcia jak C3 w stylu takim gambitowym, tylko tego pionka odbija. To jest właśnie debiut centralny i po posunięciu skoczek C6 najpopularniejsza jest odpowiedź hetman E3. Skoczek F6, skoczek C3, goniec B4, goniec D2. Tutaj czarne robią roszadę krótką, białe robią roszadę długą. Także można powiedzieć, że gra raczej będzie miała ostry charakter. Jednakże Daniel Sadzikowski wybiera wariant hetman C4. Jest to tak zwany wariant hala. I między innymi tutaj Daniel Sadzikowski inspirował się Jackiem Tomczakiem, któremu też zdarzyło się zagrać ten wariant kilkukrotnie, między innymi również w partiach klasycznych. Jak sprawdzałem ten wariant, no to on dawał około 30% białych, ale na bardzo małej próbie to było raptem tam około 30 partii, także no raczej baza tego ruchu nie lubi, ale jak tak przeglądałem te posunięcia dalej, to wcale ten wariant nie wygląda aż tak źle. No jest taka, no jakieś tam małe niuanse są między odejściem hetman E3 a hetman C4. Tutaj zawodnicy z pewnością to głęboko analizowali. Poszło skoczek F6, skoczek C3, goniec B4, goniec D2, krótka, czyli i długa. Czyli dokładnie tak samo jak w tym takim wariancie hetman E3, przy czym hetmana mamy na C4. Taki mały niuans. Wieża E8. Tutaj też trzeba oczywiście tego pionka podbronić, bo ewentualnie trzeba się liczyć z goniec bije C3, goniec bije C3 i wzięciem pionka na polu E4, dlatego nie dziwi posunięcie F3. D6, wadą tego ustawienia hetmana na C4 jest to, że zostanie łatwo przepędzony poprzez goniec E6. Także ja chyba bym osobiście jednak szedł w ten wariant hetman E3, ale to też jest moje zdanie. Białe zagrały A3, czarne nie chcą oddawać parę gońców, także goniec A5. Czarne też oczywiście muszą się liczyć, że to może być jakiś punkt zaczepny, także w przyszłości, jeżeli czarne by doszły do A5, do B5 i do B4, to może być słabość. Ale no to jest daleka przeszłość. Nastąpiło posunięcie G4, także klasycznie jedziemy w stronę króla przeciwnika. Jeżeli mamy przeciwstawne roszady, to trzeba po prostu podążać pionkami i próbować rozbić tutaj tą obronę przeciwnikowi. Goniec E6 z tempem, hetman E2, no, takie najrozsądniejsze zejście dla hetmana i posunięcie D5. W tej pozycji Daniel odpowiedział ruchem G5 i na skoczka D7 tu wydaje mi się, że miał zdecydowanie lepszą opcję. Dziwi mnie w ogóle, że w tej pozycji zagrał E bije na D5, bo po E bije na D5 wcale ta pozycja nie jest jasna, nie ma przewagi dla białych, a gdyby zagrał posunięcie skoczek na D5, przeciwnik odbiłby gońcem na D5, to jest goniec A5, skoczek A5 i wieża D5 i tak mi się wydaje, że tutaj białe bardzo przyjemnie z tego wyszły. Gdyby na przykład nastąpiło goniec bije na D2, no to hetman schodzi z tej linii, z tego takiego rentgena, gdzie wieża może mu coś zrobić i zobaczcie, że ta pozycja też jest bardzo, bardzo przyjemna dla koloru białego. Nastąpiło goniec bije D5, atak z odsłony, grozi wieża bije hetmana, także ten hetman musi zejść. Nie sądziłem, że Daniel Sadzikowski zagra hetmanem na G2, raczej myślałem, że będzie się trzymał jakiegoś pola F2 albo D3, tylko że na pole F2 tutaj też goniec może go straszyć. Na polu D3 też pewnie jakoś skoczek, także to takie moje pobieżne analizy, kiedy oglądałem to na żywo, także pole hetman G2 wydawało mi się trochę dziwne,
ale jest jak najbardziej najlepsze posunięcie w tej pozycji. Nastąpiło goniec e6, skoczek g2, oczywiście z taką ideą, żeby wyprowadzić figurę lekką i zagrać skoczek f4, może zdobyć parę gońców. I teraz bardzo, bardzo dziwny manewr Kacper Rune. Grał tą partię bardzo niepewnie. Ja nie wiem, czy on chciał, czy on w ogóle troszeczkę się wystraszył tego, że jest taka szansa, że może to złoto, że to złoto jest na wyciągnięcie ręki i że przeciwnik go zaskoczył, no bo grał plany takie, no bardzo, bardzo podejrzane. No zobaczcie, najpierw goniec f5, nastąpiło skoczek g3, oczywiście po to, żeby tego gońca uruchomić, z tempem atakujemy gońca, goniec na g6, h4 nam też broni pionka, także bardzo fajnie, na jakiś gońca bije c3, mamy tego pionka bronionego i przede wszystkim grozi posunięcie h5. Skoczek d4 wyglądało bardzo, bardzo dobrze, bo kłopot z obroną tego, tutaj też czasami takie motywy są typu skoczek b3, no goniec d3, no to myślę, że Kacper Piorun byłby bardzo, bardzo zadowolony, no bo ta pozycja jest świetna, jest dużo słabości, skoczek jest świetnie umiejscowiony, można go jeszcze podeprzeć placówką, także rewelacja. Także gońca D3 na pewno nie można było grać, a poszło posunięcie skoczek C na E4, także na ograniczenie tego gońca. I tutaj te gońce się wymienią. Goniec D2, wieża D2, C5, podpórka dla skoczka, skoczek trzyma się w centrum. I po H5, no niestety trzeba w tej pozycji oddać gońca za skoczka. Także białe tutaj coraz większą przewagę, jakby to powiedzieć, pozycyjną mają, no jeszcze żadnej przewagi materialnej nie ma. I tutaj bardzo, bardzo Kacper Piorun się krzywił, grymasił, coś mu się w tej pozycji nie podobało. No, wydaje mi się, że ja bym grał raczej w taką deseń, czyli B5, król by pewnie zszedł, ja bym jakoś może wieża E6, żeby tutaj podeprzeć tą szóstą linię do obrony, a może ta wieża się przyda też na drugiej stronie i na przykład na posunięcie wieża D1 umocniłbym tą pozycję i po C3 skoczek B3, no tutaj z pewnością bałbym się posunięcia H6. H6 jest takim ruchem, którego białe z chęcią zagrają, a czarne niechętnie zagrają posunięcie G6, bo tu jest po prostu ogromna słabość na tym polu F6. No mimo wszystko tutaj jeszcze wszystko w tej pozycji może się zdarzyć. Z pewnością raczej nie rozpatrywałbym oddania jakości, także Kacper Piorun, no mamy z około 10 sekund i oddał jakoś, wieża bije na E4. No taka można powiedzieć wyższa półka szachów, ale czy to było dobre? Po FBE 4 dało mu to możliwość zagrania skoczka na E5. Tutaj nie ma żadnego motywu po linii D, bo na posunięcie C3 jest po prostu odpowiedź koń B3 z widełkami. Widzimy. Dlatego nie dziwi posunięcie Daniela, czyli król B1. No i teraz C3 jest aktywowane. Już taka groźba jest. Hetman schodzi z linii D. Nastąpiło G6 i teraz klasycznie tutaj można zrobić kilka rzeczy. Pierwsza to nie zareagować, nic nie trzeba robić. Druga rzecz, zbić do spodu, czyli zagrać tak, tak i tak, no ale trzeba się liczyć z tym, że hetman będzie tu męczył pionka H7. A trzecia rzecz, zrobić tak zwaną mijankę, także na G6 odbić FBE na G6 i po tym posunięciu zagrać H6 i tak też było w partii. No plusem jest to, że no białe, żeby coś zrobić po linii H muszą poświęcić, ale minusem jest to, że ten pionek tutaj domyka króla, król po prostu nie ma okienka, no i ósma linia, trzeba być na baczności. C3, bardzo dobre posunięcie Daniela, koń musi zejść. Wieża D5, wieża była podbiciem, trzeba zagrać tak antyskoczkowo, czyli stanąć kurczowo przy skoczku, no i przede wszystkim dwa pola skośne od skoczka, to ten skoczek nigdy tej wieży w krótkim czasie nie zaatakuje. Nastąpiło wieża F8, goniec E2, przepędzenie skoczka i wieża F1. Jeżeli się pozbędziemy tej wieży na ósemce, to ta ósma linia stanie się coraz bardziej słaba. Kasprowi Piorunowi udało się odbić kolejnego pionka, także skoczek bije na G6. Wymieniły się wieże i bardzo mocne posunięcie goniec na C4. Tutaj grozi chociażby ruch wieża D7, czy wieża E5, czy też wieża G5. No zdecydowanie najkorzystniej byłoby tutaj zdobyć hetmana. Pod dwa bicia możemy iść, bo widzimy szacha od gońca C4. Król schodzi, żeby tego nie było. Bardzo dobre posunięcie E5, chociażby dlatego, że ogranicza tutaj. Tutaj jest jakaś możliwość zagrania wieża D6, łapiemy pole F6. I przede wszystkim stawiamy pionka na ciemnym polu, a mamy gońca białopolowego, czyli tutaj goniec może poprzez pole D3 wejść do gry. Skoczek G6 wrócił, hetman D2,
kolejny pionek, także widać, że Kacper Piorun tutaj pozbierał pionki. I teraz bardzo fajna rzecz, białe wywabiają tego króla z tego takiego, wydaje się, bezpiecznego kąta i ten król będzie podążał jak w partii takich klasycznych mistrzów, zostaje po prostu złapany na haczyk i wciągnięty do obozu białych. Zobaczcie, jak to poszło. Szach na d8, król zostanie wywabiony z linii siódmej, teraz zostanie wywabiony z linii szóstej. Zobaczmy, że no tutaj zasłona nic nie daje, bo po prostu to zbiją i król nagle znalazł się na linii piątej. Tutaj szachiści mieli bardzo, bardzo mało już czasu, około tam minuty, a myślę, że poniżej. Po hetman c2, król na g4, widzimy ten rajd, król h8, król h8, król h7, król g6, król f5 i król na g4. Hetman g2, sprytny ruch i po królu na f4, wieża d1. Także Daniel Sadzikowski stwierdził, skoro ten król jest tak bardzo tutaj eksponowany, wróci wieżą i postara się tutaj przeciwnika pomęczyć. Okazuje się, że tutaj mata nie ma. Lepszą opcją, którą tutaj sugerował silnik, jest nie wieża d1, tylko zagranie posunięcia hetman h2 i po tym ruchu szach. I po zasłonięciu skoczka albo po odejściu króla na g4 po prostu branie pionka na polu c5. Tak to silnik oceniał, czyli mimo wszystko gramy na mata, ale trzeba skubać pionki, żeby przeciwnikowi nie zostało tych pionków za dużo. W partii poszło właśnie wieża na d1, skoczek z e na f3. W ogóle skoczki przy królu bardzo dobrze osłaniają króla, także to też zapamiętajcie. Zresztą takie dwa połączone skoczki, no groźba mata jest w tym przypadku, jakby to powiedzieć, dosyć mała. Także próba oddania gońca za chociaż jednego skoczka. Hetman e3. Silnik wskazywał, żeby brać pionka i dopiero wtedy pomyśleć o jakimś wymianie. Daniel Sadzikowski ma mało czasu, także wymienił od razu i skubnął sobie pionka na g7. Także widzimy, że białym została lepsza wieża pięciopunktowa, czarnym skoczek. No i ten pionek raczej też zostanie tutaj zbity. No, na rękę czarnych byłoby jednak, żeby te hetmany zeszły, ale żeby pionek został. W partii tak nie było. Król e4. Teraz nastąpiło kilka szachów. Tak, hetman f7. I po król g3 król bardzo ładnie schował się na polu f2. Bardzo dobre posunięcie, król a1, żeby tutaj jakiś szach nie groził i później szach w ten sposób. Poszło król e2, wieża na h1 i po skoczku na d2 tutaj bardzo dobrze został Kacper Piorun złapany, ponieważ nastąpiło posunięcie hetman g2. Jeżeli król pójdzie do góry, to wówczas jest posunięcie wieża na h3 i jeżeli jednak w tej pozycji wymieniał się hetmany, tak jak było w partii, to po hetman f2, po wymianie jest bardzo łatwa wygrana, ponieważ spada pionek h. Także wieża bije h6, król e3 i białe siadły na siódmej linii po skoczku b3. Spadł po b4, spadł po prostu pionek b7 i po królu na d3. Tutaj w tym momencie Daniel Sadzikowski wygrywa, Kacper Piorun się poddaje, no bo nie ma szans, ten pionek za chwilę dojdzie do pola promocji. Także tak wyglądała ta partia. Ja myślę, że partia była na dosyć fajnym poziomie. Pamiętajmy jednak, że to była partia blicowa, także z pewnością można było tam jeszcze bardziej dokładnie zagrać, ale mimo wszystko Daniel Sadzikowski, jakby tak powiedzieć, usiadł na przeciwniku i nie pozwolił mu się już z tego potrzasku po prostu wykaraskać. Takie można powiedzieć szachowe MMA. Docisnął go i już nie puścił. Także tak wyglądała najlepsza partia tych mistrzostw według jury. Jeżeli uważasz, że było inaczej, że były jakieś fajniejsze partie, to wklej w komentarzu. Tak jak mówiłem, mi się najbardziej podobała partia Tomczak-Gumularz z pierwszej rundy tych lotto indywidualnych mistrzostw Polski. Także moi drodzy, kończymy przygodę z Mistrzostwami Polski 2020. Mam nadzieję, że oglądaliście i mistrzostwa, i moje tutaj relacje porundowe z przyjemnością. No i co? Zapraszam do subskrybowania, do udostępniania moich nagrań, do tego, żebyście po prostu czerpali z wiedzy z moich filmików, a z pewnością tych filmików jest coraz więcej, także zobaczcie sobie, co tam już zostało pokazane na kanale. Także życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!